My to już graliśmy. Co jest kurde grane? Nie! Nie! Nie, 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 jeszcze raz nie, ja tego nie chcę grać, jeszcze raz! Za bardzo się namęczyłem ostatnio. Kurde, no nie. Exit. Fuck no. Nie chcę tylko grać jeszcze raz. Za dużo biegałem. Rest of mission, exit, quit the mission. Tak. No ale nie mogę tak. What the hell? Tak, cofnąć. Kurde. Dobra, jeszcze raz trzeba podążać tropem swoich własnych śladów. Więc load game. No jest, ale jak 14 clear? Nie wierzę. Co ja kurde nie zapisałem ostatnio? No to jedziemy z koksem. No to jesteśmy wreszcie dalej, musiałem poprzednią misję przejść powtórnie, no ale poszło mi o wiele lepiej. Już wiedziałem, gdzie trzeba iść. Okazało, że plansza była zdecydowanie bardziej prosta niż wtedy, jak grałem poprzednio. Okej, dobra. The hell? Co by za przerwie w dostawie mocy diabła? Pojawiał się i znikał. No dobra, czyli tak zaczynamy. Dobra. Mission 16. Win or lose. Stand up for your... Jak? Stand up for your beliefs. Czyli broń swoich przekonań. Dobra. Co my tutaj mamy? Action. Równe 8000. Patrzcie państwo, no. No dobra, ale i tak to na nic nie starczy. No chyba, że na Beast Uppercut, ale nie. W Nevana inwestujemy. Więc ewentualnie Bat Rift, Air Raid albo Volume Up. Ale to jeszcze brakuje sporo. Więc jedziemy z tym koksem. Dobra, gdzie są strzygi? Te Dante je poza anteną załatwił. Dobra, więc wybór. Czerwone czy niebieskie? Czerwone czy niebieskie? Pod kolor płaszczyka. Zejdźmy najpierw do piekła, później pójdźmy do nieba. Okej, chyba miałem rację nawet. Strzygi jednoznacznie sugerują, gdzie się znaleźliśmy. No ale dobra, teraz powinno mi już pójść zdecydowanie lepiej niż poprzednio. Przynajmniej tak sądzę. A, dobra, fajnie, tutaj też można zejść. Coś się pojawi. Tylko jedna strzyga. A to mam różne dziwne kombinacje. miałem okazję na spokojnie pograć, to już teraz przypomniało mi się, o co tak właściwie tutaj chodzi. Więc teraz będzie taka solidna wycinka. No może też zmieńmy broń. Nie no, Nevalem też można fajnie wymiatać. Jest jeden fajny cios, ale długo się ładuje, to czy... O, właśnie to. Powiedzmy to jak Kamehama z nietoperzy. Delikatna. Dobra. No to idziemy dziurą najpierw. Oj, albo to był zły wybór. What? No dobra, ładnie. Szkoda, że nie mam żadnej elektrycznej mocy, jak w Bioshocku, to bym tutaj ładnie powymiatał, ale okej, czytajmy. He who pursues the Onyx Moonshard make whole the spheres. What? Nie no, dobra. Lejemy klasycznie przełączniki. Zaraz się powinien jeden włączyć. Właśnie, dobra, jest kuleczka, ale włączmy też drugi. To trzeba jedną o drugą uderzyć. No, zobaczymy, jak szybko się zwijają. Dobra, bam. I tą też. Ha! Od razu wiedziałem. Ja ostatnio za pierwszym razem, jak się pojawiła ta kulka, to troszeczkę się nawymachiwałem nią. W prawo i w lewo chciałem ją nawet bramę wybić, ale się okazało, że nie o to chodziło. Trzeba było ją sklepać. Ale okej, co znalazłem? Ej, Onyx Moonshard, no spoko. A sculpture etched in the shape of an Onyx Moon. It contrasts the Golden Sun Sculpture. Okej, cokolwiek to znaczy. I o cokolwiek chodzi. Ale póki co trzeba będzie się to rozprawić z kimś. Pytanie z kim? A, aniołki. Pełen spokój. Nie, oni to są naprawdę prości przeciwnicy, tylko trzeba dobrze do nich podejść. Znaczy, spokojnie i nie zbliżać się od razu. Coś jak w Dark Souls, no wyczuć przeciwnika z odległości. No, a później tylko ciąć.
Zwłaszcza po tym uderzeniu, bo one wtedy są otwarte na nasze ciosy. Biedne aniołki. No, trzeba uważać, kiedy znajdują się blisko ziemi. Tak jak ten. Teraz nie skakiwać, kiedy on wymachuje. No dobra. Delikatne wcirki, ale dobra, odsuniemy się. Ten będzie wymachiwał zaraz, jeżeli podskoczy oczywiście. Parę razy. Musi skomać gestem w powietrzu, no właśnie, w ten sposób. Tylko, że ja powinienem, kurczę, być gotowy na to, ale nie. Właśnie. Dobra, Devil coś poradzi na to. Jeżeli dostanę się w pobliże chociaż. Mówiłem, że są prości, a tutaj takie wciry. Znowu. Once again. Nie, już to jest lepiej. Zdecydowanie, przecież widzę, że jeden padł. Ten nie wiem, jak mnie sięgnął. Tak szczerze. No dobra, sprawdźmy, w Spiralu mam full force, max damage. Niestety nie trybi, więc wytnijmy go w ten sposób. No, maleńki, no ale muszę się wynurzyć z tej ściany, bo tam się nie sięgnę. A może? Nie, jednak nie, chodź tutaj. No powiem pierwszy cios jeszcze też wpaść. No gdzie tam pobiegłeś, Dante? Nie o to mi chodziło. To jest właśnie to, że jak się trzyma Lokon, no to niektóre ciosy są też inne. Bo właśnie niektóre te większe kombinacje, jak chociażby to się składają właśnie z trzymanego autolokonu. Czyli prawego spustu w moim wypadku. Ale okej, dobra, ci się znowu pojawili, ale to będzie raz, dwa tylko teraz. Trzast pras. No, dwa dobre strzały już po nich. Ale dobra, to była jeszcze fajna kolejna moc. Gdzie jest ta eksplozja, kurde? Ach, myślałem, że to by nie sięgnie. No ale dobra, panowie. Odsunąć się, proszę. A w sumie nawet... Ej, już chyba doszliśmy kiedyś do tego, że to są panie, bo strzyki to one przecież. A zresztą te sukienki. Zresztą togi. Płaszczyki. No nie wiem. Ja zresztą w kulturze europejskiej śmierć to zawsze była ona, nie on. Nie ponury żniwiarz, tylko kostucha. Dobra, wszyscy. To dobra, idziemy zobaczyć, co jest wyżej. Ale mam dziwne wrażenie, że już tutaj byłem kiedyś. No właśnie, i tu jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie męczyłem się z tą kulką. Ale dobra, pan z sarkofagiem w pierwszej kolejności. Którego nie idzie niestety podnieść do góry, ale dobra. Co na taki wir. Ogniowe tornado. Ej, albo oni się sobie bardziej wytrzymali, albo moje ciosy słabsze, bo coś kurczę ciężko. Oj. Właśnie, najpierw podnieśmy. What the hell? Co to jest? Devil Star, dobra, nie używam tego. Wolę poczekać, aż sam nabiję pasek diabelskości tamtego. No dalej, póki co tylko blast, ale smoczyłem. Ale dobra, to jest jeszcze jeden fajny cios, który właśnie chciałem sprawdzić, no, dam te. I bam, dobra, wreszcie, po raz pierwszy mi się udało, ej, jest mocarny się okazuje. Samo jak koncert. Nie, to peżowa gitara daje radę czasami. Dobra, gdzie jest ten koleś? Wydawało mi się, że jeden w powietrze poszybował. Czyżby mylny wysunął ten wniosek? Kiepska obserwacja. Dobra, skończyliśmy chyba na crazy. Nie, jeszcze jeden pan sarkofag. Dobra. Zobaczymy, jak sobie radzi z gitarą. No dobra, całkiem zacnie. Może Devil. Też kostuchy, bo lubią przeszkadzać. Dobra, nie, ale jak się naprawdę dobrze wymiata czasami z nimi, no to nie stanowią problemu. Co trzeba pamiętać o unikach w odpowiednich porach, a też ani też trzeba... Nie można zapomnieć, że w powietrze jesteśmy praktycznie nietykalni, mało który przeciwnik lubi w powietrze skakać. Więc można po prostu tak wyskoczyć, później poprawić wysokością, troszeczkę zostać w powietrzu i znowu na ziemi coś wyciąć. Tylko akurat nie było przeciwnika, który mógłby posłużyć za przykład. Ale okej, pewnie znowu kuleczka zjedzie, czy po prostu Devil Star i tylko o to chodziło? Coś mi się nie chce wierzyć. Nie no, seria? Nic nie zjedzie z sufitu? Już tam widzę, była dziura. A dobra. Nie, to nie, no i ci znowu, no. Kurde, dobra, Nevan. Gitarą mi, kurde. Dobra, koncercik, Dante. Bam, dobra. Aha, ale oczywiście musiał dać się jeszcze trafić dalej. Sweet! Showtime! Stylish! No wyżej się nie da. Okej, okay, tamą kostuchę spiralę. Tutaj też. Dobra, może delikatny koncert? Nie, już gleba i tak, ale... W sumie czemu nie? Dalecie jeszcze jeden cios.
żeby utrzymać stylisha. No i przynajmniej wiem teraz, że dobra ranga wejdzie na koniec poziomu. Kiedy ekran zostanie rozstrzelany, prawdopodobnie przez Dantego. Co tu jest? The door is firmly sealed. Two holes are carved into the door. A sun and moon crest are etched above the door. Dobra, ja mam jedną część właśnie. Nothing happened. No dobra, no wiem, że musi być jeszcze druga, no. Kurde, nie podejrzewam, żeby dwa zamki, z których wystarczyło by otworzyć jeden, żeby przejść. To by było słabe. Ale okej, mam troszeczkę więcej dusz, więc... Batrift poziom drugi, co to tak właściwie daje? No to ja wiem, że wybicie, ale oprócz tego... which do additional damage via a homing attack. Okej? Ale moment, brakuje w sumie jeszcze drugie tyle, tylko żeby podnieść dźwięk albo latać w powietrzu. No dobra, chcę spróbować coś nowego. Dajcie mi ten Batrift. Dobra, jak to wygląda? Dobra, czyli można doładować nietoperzyki. W międzyczasie, tak zwanym. Dobra, sprawdźmy od razu. Dobra, dostaję. Jest okej. No jak się okazuje, Nevanem też fajnie można grać. Oj, kurde, tamten musiał oczywiście przeszkodzić, ale dobra, zmieńmy. Na broń przeze mnie bardziej lubianą i lepiej ograną. Ale też podwójny wystrzał, to jest to, co wyróżnia tą broń. Ale w sumie Rebellion też miał. Chyba jeszcze ktoś, bo włączyłem Devila, chciałbym wykorzystać. No ej, no dwa rzeczy, docięcie. No co za menda! Zrobimy to inaczej w takim wypadku. No właśnie, niech tornado cię pochłonie. Albo po prostu klasyczne cięcia i troszeczkę ognia na końcu. Dobra, to no póki co nie przejdę. Ale przejście tam było za kratą, więc... kiedyś się tam dostaniemy, na pewno. No chyba, że to jest jakaś sekretna lokacja i wejście do niej będzie nieodkryte przeze mnie. Że gdzieś zbłądzę. Albo coś pominę. Dobra, ale więcej przeciwników, czyli to, czym Devil May Cry stoi od samego początku. No i też backtracking. Już widzę typowo, że to jest to samo. Okej, okay, Spiral. Bo tam te latające maszkary lubią właśnie po jednym trafieniu robić się szare. Zamieniać w pomniki i wtedy tylko wystarczy, do nich doskoczę, rach, ciach, ciach. No kurczę, no panowie. Zresztą w sumie nawet nie wiadomo, czy panowie macie jedno oko i nie wiadomo, jakie są wasze narządy rozrodcze, więc nie jestem w stanie ocenić płci. A może obojactwo. Kurde. Mały. Jesteś zbyt mały, żeby mi robić tyle problemów. Robisz za duży problem na swój rozmiar. Dobra, ten też niech się już zrobi stały. No dalej, come on. Nie ty, choć w sumie też zasłużyłeś na taki strzał. O, widzicie, to nawet nie wytrzymał. Od razu się rozpadł. Ten to samo, ej ludzie, ale... kurde, padacie jak muchy. Może da się tego podbić do góry? Nie, ale da się po nim przejechać tornadem. Okej, tutaj wbiliśmy trójzą ostatnio. Aha, dobra, no to teraz... może tu na górze coś będzie jednak? Nie. A po podskoczeniu? Ej, coś chyba zgarnąłem, nie? A nie, sorry, to tylko poświata od podwójnego skoku. Wybaczcie. O, ale jesteś prosto pod drzwiem. Dobry skok, Dante. Skróciłeś delikatnie drogę. Waking Sun Chamber. Aha, pomieszczenie jest windą. Dobra. Nie, ale tutaj na gitarze też można się okazuje włączyć. Nie trzeba... ej, znowu kulka. Z strzechami. Jak ją rozwalić? Może po prostu naparzać w nią tak długo, żeby... się rozwaliła. Gdzie jesteś, maleńka? Tu. Come on, no. Ej, no. Come on, no. Chodź. No, jesteśmy już bardzo blisko. Zawarcia bardzo bliskiej przyjaźni. O, ej, spoko. No, tak też można? Ja w ogóle ona nie wjechała tak wysoko, że nie był w stanie je wyciąć. Ej, albo w sumie? Ej, okej. Nie wiem, czy to było specjalnie, ale tu wygląda, jakby to było jakieś przejście. Nie. No ale powtórny skok nie będzie problemem, więc sprawdźmy może z tej strony. Dante, obliczysz kamerkę, dzięki. Hop, hop. Nie, nic tam nie ma, więc trzeba ją rozwalić. No to próbujemy jeszcze raz. Nie wiem, czy diabła włączać? No nie, no przy okazji sobie zregeneruje troszeczkę życie. I powinno pójść łatwiej zdecydowanie. Więc hop. No dobra, troszeczkę może bardziej, Dante. No kurde, fucking shit. Nie, nie broń, nie broń. Tłucz tą kurde kulkę.
Man. No brakuje niewiele, a zaraz podjedzie, no właśnie. O, dobra, co się stało się? Ściana rozsunęła się, ukazując sekretne pomieszczenie, które skrywało to tak właściwie co? Zaraz się przekonam, jeżeli znajdę wejście. O, dobra. Która skrywała Golden Sun. Ej, swoją drogą, całkiem zacna gra na Game Boy Advance. Fajny RPG. A sculpture etched in the shape of a Golden Sun. Nie, po prostu trzeba donieść tam, do drzwi. Ale jeszcze powalczymy przed wejściem. To z kim? Coś nowego. O kurde, moment. Co to ma być w ogóle? A mogę to wycinać po prostu, klasycznie, tak nie przejmując się. He who pursues the eternal power of the Golden Sun. Dobra, bla 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 bla. Nie chodziło mi o to, chodziło mi o walkę z przeciwnikiem akurat. Nie, ale co to jest, kurczę, jakiś pająk, któremu się nie chce chodzić? Co to ma być? Albo już taki, właśnie, to jest to, co się dzieje ze zdechłym pająkiem. On kładzie się na plecach, a później po jakimś czasie nagle ożywa. Tak naprawdę robił was w konia od samego początku. Nie, ale co, czyżby kolejna figura tak naprawdę? Szachowa jakaś? Dobra, jest podatna może na dobre riffy. Mam batterii do przetestowania na przeciwniku. Ale akurat konika nie podbiłem, konik podbił się sam. Dobra. Nie, jednak Agni i Rudra to bardziej kroi. Bo ma czym. Dwa miecze to na pewno większa powierzchnia krojąca niż gitarra. Ale chodź tu, koniku, chodź. Albo lepiej nie. Odsuń się. Jak masz zamiar skakać i być niemiłym, to odsuń się. Albo jeszcze bardziej wypieprza. No dalej, ale Dante... Nie zgarnie tych laserów, właśnie ciężko jest wyczuć, skąd poleci ten laser tak właściwie. A tam konik kopie, ale to słabe kopnięcia. Widziałem rumaki, które bardziej wierzgają. Ej, ale teraz naprawdę nie stałem w promieniu tego lasera nawet. Ale dobra, tornado? Coś tam zrobiło, ale nie to, co chciałem. No to przynajmniej dobrze weszło. Dobra, delikatne skoki, będziemy w stanie tego unikać. W takim momencie, jak się delikatnie rozkłada, podskoczyć, nie trzeba się turlać przecież. To eliminuje to, że muszę celować, znaczy trafiać, strzelać. Gdzie on będzie strzelał swoim laserem? No ale dobra. Mamy wszystko do otwarcia drzwi. No tylko jeszcze tych przeciwników trzeba położyć na wieczny spoczynek. A to delikatnie podreperujmy sobie życie przy okazji. Raz ciach, 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 ciach. Delikatny koncert Nevanem. O! Wyciął mi plecy. Brutus jeden, kurde, chodź tu. Come on, come on, come on. Agni i Rudra, który pierwszy cię wytnie? W sumie, szczerze, nawet nie wiem, który z nich to który, więc nie jestem w stanie ocenić, który był pierwszy, ale dobra, wiem, że jak oni się teleportują, to lubią się pojawić za moimi plecami. Klasyczna sztuczka. Dobra, koncert? Może poprawiony spiralem? Kurczę, to dalej zamknięte. Niestety. No dobra, skoro mam wszystko, to pora otworzyć drzwi, ale rzućmy jeszcze okiem. Ile dużo czego udało mi się zebrać? 2300. Jakbym nie wydał na bat raid, czyli na podbicie z nietoperzykami, to teraz miałbym już prawie 13 tysięcy. Tylko 7 do czegoś porządnego. No dobra, wkładaj to złote słońce. I co nas czeka po drugiej stronie? Co za wrotami, Dante? Ciekawość mnie zżera, come on. Ice Guardian's Chamber. O kurde, mam coś ogniowego? Mam, ale tak się dobrze składa, że mam. A, i na was też mam sposób. Więc pozwólcie, że najpierw wszystkich sprowadzę do parteru. No kurde, wszystkich, no dobra, trudno. Nie wszystkich. Chociaż trzeba sklepać tych, których już udało się sprowadzić. Dobra, czyli bam. Rach, ciach, ciach. No i ten drugi tylko. Właśnie, może... O, shit! Bardzo mało brakuje, żebym zginął. Dobra, ta wycinka niestety nie była taka dobra, jak chciałem, żeby była. Fucking shit. Dobra, jeden w mnie trafi po mnie właśnie. Ale zaczniemy stąd, nie? Ale nie, złotego rejka nie będziemy używać. Zostawię go na bossa. Ale tylko w momencie, jak będę miał już go... Jak go rozgryzę, wtedy użyję złotej mordy. Ewentualnie. Więc póki co no. Ale continue. No, od razu tutaj, no, super. Czyli to była taka podręczna apteczka. Apteczunia. Ale mogłoby już zapamiętać, że ze spiralem zacząłem tutaj. Po co podbijać, jak ich trzeba wykroić? No, Dante.
wytłumacz. No, daby! Nieźle, jest. Spiral to naprawdę była dobra inwestycja. Zwłaszcza na tych przeciwników. Ej, ci strzelający też tam są. Widziałem jedną strzałę, która wylądowała tuż za moją piętą. Aha, i też znajomy dźwięk. Dobra, spokojnie, zaraz dostaniesz za swoje. Dobra, tego może, tego, oj. Tu blanka. Saltem, ej, dobry unik Dante, naprawdę dobry unik. No to wykończ go już, żeby nie trzeba było go powtarzać. Dobra, tego też od razu, przy okazji, wiesz. Może tornadem? Ej, nie, tornado aż tak nie wycina. Jak myślałem, że będzie, no bo wygląda naprawdę, musicie przyznać, że... Kurde, kozacko, nie? Znaczy, no, chciałem właśnie zaprezentować, ale to jest cios trudny do wykonania, bo trzeba tył trzymać, auto-aima, plus jeszcze delikatnie wcisnąć tylko czerwony, bo po przytrzymaniu cios nie będzie taki, jak powinien być. A poza tym też no, czasami lokon łapie różnych przeciwników. I ciężko wyczuć tak właściwie, gdzie jest, kurde, tył. To nie jak w Mortal Kombat, lewo albo prawo. Dobra, o co się? Ale dużo ich, czyżby się zdążyli sklonować? Dobra, ci już nie będą mieli takiej okazji. No ale też na szczęście zielone mordy zostawiają ze sobą, więc nie ma problemu. Luzi. Dosięgnie, ale nie rozwali. Dobra, tamto mi będzie bruździł później, no to... Też by trzeba wyciąć, no ale kurde... I skąd te tych ptasiorów? Latające czerwone krwisy nietoperza. Ten jaki wielki! No co jest? Ja myślę, że one z każdym klonem się robią coraz mniejsze, a ten rośnie. Kurde, co wy, mleko pijecie na bieżąco? A tych strzelających jest więcej, się okazuje. No, ja też strzelam i nawet celnie od was, panowie. Ale blasta, nie więcej już blasta z tego nie wyciągnę. Więc pozwól, wejdę do ciebie. Halo? Zrób miejsce na półce, bo idę. Saltem ci w ryj. Delikatną wycinką. Dobra, ale nie, najpierw muszę rozejrzeć się po całej planszy, czy na pewno czegoś nie pominąłem. Tutaj może coś do góry? Nie. No to dobra. No to wbijamy się na górę. Hop, 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 hop. No dokładnie. Search of Fortuna. Znowu te latające, no przecież... Dobra, od razu. Nie ty, tylko on. Musi się zaraz namnoży, sklonuje i będzie przypał. Kurde, następny. Dobra, no to każdy dostanie takiego strzała. A tamten powinien zwłaszcza. No, no, szczęście. Dante z wieczu pisma nosem wie, o co chodzi. Dobrze. Dobra, Nevan. Podbicie na gitarze. Właśnie, a zadziałoby podbicie na gitarze i jeszcze po chwili Air Ride. No chodź, chodź, chodź. No musisz tutaj przylecieć. Jakoś. No ładuję całkiem dobry riff dla ciebie. Chcesz posłuchać? To wyjdź za tej ściany do jasnej cholery. Nie, dobra, idę do ciebie. Ale powiem tobie, że riff był soczysty. Come on, chodź. No właśnie, może jeszcze jeden. No ale, no Dante, no widzieliście, że był lock, on był celowniczek na kolesiu i Dante sobie nie trafił, po prostu. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze raz, tak jak poprzednio. Oj, co to za wiszące latarnie żarówki, co jest, jedna się pali, druga nie, wietrze spisek. Ej, spadłem. Shit. Nie, dobra, wchodzimy z powrotem, nie będziemy się znowu z nimi patyczkować. Ale z tymi będziemy musieli. Kurde. Dobra, powtarzamy taktykę, czyli latających najpierw. Dobra. Mały w pierwszej kolejności, bo był bliżej, tylko dlatego. Racjonalnym byłoby wycięcie dużego najpierw, bo się zaraz będzie mnożył pewnie. Ej, no moment, to jesteś, no właśnie, już się zdążył, ale też Spiral stanął na wysokości zadania. Wybitnie. A dobra, podbijmy gościa i tego dawno nie robiłem. Cię krótko wytrzyma. Dobra, za zegarem coś? Co czy za zegarem? Słuchaj, wiem w ogóle, że to jest zegar, widzę jakieś trybiki i od razu mówię, że zegar. Jeszcze ma jakie trybiki? Są jakieś kolumny tylko. Co jak kurde gadam, dobra. Wychodzimy stąd. Nie wylinijmy w moją głupotę. Endless Infernum. Dobra, może nie skoczę od razu tam w dół. Choć był taki zamiar, ale co to jest? Znowu będzie strzelać gdzieś tam, czy to już... Ej, kurczę, to nie jest to, gdzie Artemisa zdobyłem? Oj. Chyba miałem tu iść. Nie, albo nie. Cofnąłem się i to strasznie daleko. Strasznie daleko, nie wiedzieć po co. Dobra, omijamy wszystkich przeciwników jakby co. I lecimy do celu, ale kurde. Nie fajnie, że tam może tak po prostu spać. Zazwyczaj jest niewidzialna ściana, która
pilnuję, żebyś właśnie coś takiego nie miało miejsca. No ale okej. No, już jesteśmy na szczęście na dobrym szlaku, pamiętam, gdzie trzeba iść. Umysł skoncentrowany, to i rzadziej błądzimy po prostu. No ale przeciwnicy w kółko się respawnują, na szczęście nie ma czerwonych łap, które uniemożliwiają mi wyjście. Proszę bardzo, bez szwanku. Tych też... pominijmy. Nie. Tam, gdzie są te latające, trzeba uważać, po prostu one będą się mnożyć. No, już myślałem, że wyskoczysz. Dante, nie rób mi tego. Okej, tutaj spokojnie, nie wypadniemy. To już kiedyś miałem okazję przeczytać, no właśnie. A teraz nie mogę. Nie, myślałem, że to już jest podświetlone, że może coś tam znajdę, ale nie, no idziemy spokojnie. Dobra, bardzo się cofnąłem. Ale nie wiem, czy mam coś, co wyróżnia tą moją wizytę od poprzedniej. No widzę, przeciwnicy się zmienili. Są pajączki, okej, dobra, niech wam będzie. Ale... to już byłem, to ostatnio była ta łapa. O kurde, to też... kurde. Dobra, to tniemy. Dobry gitarowy riff. Nywanem. Ale dobra. Pająki jednak boją się bardziej ognia. Do tego też ostatnio doszliśmy. A czy boją się Spirala? Albo ten się boi? Ej, to jeżeli jest... Mocarna broń. Jeszcze raz sobie to powtarzam. Ale cały czas mankamentem jest to, że w powietrzu nie można strzelać, no. Nie, wcale tak to cięcie nie przebiegało, ale że pająki przecięty to jest karki. A poza tym coś mało tych pająków, aby to miała być mimo wszystko dobra droga. Czy jeszcze będą się pojawiać w miarę mojego progresu? Aha, i nawet większe, no to spoko. Jesteśmy w domu chyba. Można powiedzieć. No i też Agni i Ruda się odzywają podczas tego tornada, nie wiem czy słyszeliście. A mieli zakaz. Będzie później kara od Dantego pewnie. Zresztą i tak, kurczę, wszystkie, cały czas ich trzyma na tych spoconych plerach, no to... kara jest wystarczająca i adekwatna już teraz. Właśnie tutaj byliśmy w piątej wizji, nawet widać tą piątkę. Ale dobra, został tylko ten, no to dalej, niech się pojawi. W swojej fizycznej formie. O, właśnie. Jedno cięcie, na szczęście starczy. Ale okej, co tutaj? No, chyba. Jakieś trybiki odsłonięte, coś. Baba z klepsydrą, to by się zgadzało. Drzwi. Kurczę, abym wycinał tamtych wszystkich, to może by mi na coś już starczyło. Teraz podejrzewam, że mam niewiele ponad... a, 4000, właśnie. Trudno. Zobaczmy, co tutaj jest. Zostanie tutaj... właśnie. Ej, wo! Tutaj nie byłem jeszcze, więc rozejrzyjmy się lepiej tutaj. Na góry na pewno na rury idzie wskoczyć. Aha. Ale czy jeszcze wyżej? Coś tam znajdę? Nie. Dobra, no to spokojnie. Ej, stop, tu coś leży przecież. Nie szukaj wysoko, jak coś leży u twoich stóp, Dante. A tak właściwie ja. Dobra. Ale muszę trenować spostrzegawczość przed Dark Souls 2. No, takie rzeczy są czasami na wagę złota. Oh, shit. Mogłem mi drzwi jeszcze sprawdzić. Ej, ale moment. Czy jedna, ona była prędzej? No, you stand back. Ow. I told you, you can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You are the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to kill him. That's enough motivation to keep me going. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. Okay, lady. I get the picture, but I can't just sit back and watch either. I'm pretty pissed at him too, you know. No dokładnie. Dante został wciągnięty w tą intrygę rodzinną. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Co? Serio? Z Lady'ma walczyć? I wasn't planning on letting any demons live anyway. O kurde. Dante, podnosisz rękę na kobietę? Nawet gorzej. Podnosisz na nią miecze, gitarę, ebony, ivory, shotguny, spirale, kurde, wszystko co masz?
Ale dobra, spoko. Ona na pewno będzie wrażliwa na kulę, no bo coś mi się nie chce wierzyć, że będzie zupełnie niewzruszona. No właśnie, fascyn życia schodzi, okej. Ale trzeba uważać na jej rakiety. No właśnie, ja bym tam po prostu podjechał i ją wycina. To pala jak kupa, no sorry, nie? No get ready, no jeszcze mów, że masz zamiar wypalić do mnie rakietą. To na pewno nie skontruje tego w jakikolwiek sposób. Ej, ale w sumie to był dobry unik, maleńka. I ten w powietrze zresztą też. Ale gdzie jesteś? Halo, zgubiłem cię. Ej, gdzie ona się podziała, tak serio? Ej, pewnie ona mnie goni albo coś, a ja tutaj sobie skaczę. Beztrosko, nie no, kurde, mała. The hell? Muszę się chować gdzieś za filarem i zaraz na mnie wyskoczy. Ej, tu jest. Ale szykowała rakietę na mnie, ale cwana. Ale spok... Ej, wo! Takiego pozbierania się już dawno nie widziałem. Właśnie, można przed rakietą, ale zaraz potem trzeba uciekać. No właśnie, bo ona lubi zostawić po sobie jakąś niespodziankę. Znaczy za sobą tak właściwie. A nie, póki co jeden z prostszych bossów chyba i nie trzeba będzie nawet po prostu tej próby, tak mi się wydaje. A parę granatów. Jeszcze chyba bomby zbliżeniowe nawet, bo dopiero jak byłem blisko, to eksplodowały. Oj, wyżej Dante, bo ona się zostawiła na ziemi. Przebrzydła menda. Znaczy nie, no jak ja mówię o kobiecie, i to jeszcze o chyba głównej kobiecie w tej całej grze. Może matkę Dantego można uznać za taką bohaterkę, ale nie, nawet się nie pojawiła oficjalnie. Były wspominki parę razy. No i ewentualnie babka, która dała mi gitarę. Która zatem właśnie jest tą gitarą. Czyli Nevan. Dobra, jak tam riffy? Nie, tak samo jak Agni i Rudra, więc... Ej, kurczę, po co? Szczyt. Może jak ją znajdę, to połączę diabła dopiero. Aż to w sumie Dante troszeczkę nie fair z twojej strony, bo walczysz z człowiekiem, ona nie ma swojej drugiej formy. Oj, ale ma za to dużo rakiet. Nie wiem, gdzie ona je chowa. Kobiety mają jeszcze jedną skrytkę, gdzie mogą ewentualnie cokolwiek chować, ale nie podejrzewam takiej pojemności. Prawie. No i może teraz diabelek. Oj, kurde, no patrzcie, jaka jest fana, no. Jeszcze uniki robi dosyć dobre. W powietrze, dobra. Kid, ale tak już jest po niej praktycznie. No nie mogła tego wygrać, no przecież... Kurde, nie, no bez przesady. Oj. Dużo latającego ścierwa widzę. Skąd ona bierze te rakiety, nie? O, jeszcze się męczy w trakcie pojedynku, no kurde, ja ty chcesz Arkhama rozłożyć, jak on Virgilia i Dantego i w sumie ciebie poskładał, ale byliście wszyscy zmęczeni. No. Tak się kończy ta przygoda z poszukiwaniem ojca, ze ściganiem. Być może w sumie Dante ci pozwoli go wykończyć na końcu, nie wiem. Ale streeta ma, no dobra, nie, lepiej nie, bo nie dasz rady. I'll take care of him. No. This whole business started with my father sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter too. No to mogłeś powiedzieć już podczas pierwszego spotkania. I didn't give a damn. But because of you, I know what's important now. I know what I need to do. Co, że musisz zabić brata swojego? No, serio? Wait. Troszeczkę przez zęby to powiedział. Trust me, I'll make things right for you. That's what my soul is telling me to do. Bazooka! O. You can give me your name. A ty jeszcze nie wiesz? Dante. Przecież chyba była w trakcie tej scenki, gdzie Dante, Virgil się bili i Jester wleciał, czyli Arkham. I krzyczeli do siebie imionami chyba, no to kurde. Dante. Please. Free my father. Jeżeli przez free masz na myśli śmierć, no to Dante jest w stanie sprostać tej obietnicy. Oś Mary nazywa Dante.
Przecież wiadomo. No nie mówię, że wątek miłosny jeszcze. Dante, tylowe lasie, patrz, kobiety aż spływają. Po spotkaniach z tobą, no padają z nóg. No ale to pochylenie głowy już nie świadczy dobrze o tobie. Sorry, Dante. Jak? Kalina Ann? A gun with lady's mother's name etched into the handle. It has various uses. Okej, okay, spoko. Mam to teraz przy sobie? Nie. Ale okej... Okay. Chcecie troszeczkę orientację? Nie, już wiem, gdzie jesteśmy. Backtracking pełną gębą, ale wróćmy tutaj. No kurczę, no przecież tam były jeszcze jedne drzwi, Dante, które ja chciałem sprawdzić. Cholera, no dobra, jak nie mogę, to lecimy na górę. Jeszcze się parę czerwonych mordek można zgarnąć. Dobra. Trzeba pamiętać, że tam gdzieś były drzwi jeszcze po drodze, nie? Oj. O kurczę, nie trafiłem. Tu są drzwi, dobra, ale też po drodze wydawało mi się, że jakieś widziałem. Sprawdźmy to lecąc z saltem. Nie, czerwone mordki po prostu. W pewnych miejscach, okej. Okay. Dobra. Chyba na tym poziomie, nie? Właśnie. Okej. Okay. No kamerę bardziej nie mogę obrócić, więc idziemy w ten sposób. Będziemy tak badać tutaj brzegi. Nie, tutaj już nic nie ma. Okej, okay, hop. No. A tutaj? Koniec misji. A, czyż na pewno nie cofnę do tamtej drzwi. Szkoda. Trzeba uważać na następny raz. No ale dobra, czyżby B? Za drugim razem grałem poprzednią misję, też dostałem B zamiast C. Jak wtedy w odcinku byliście świadkami. Więc może wróciliśmy na dobre tory? Uwaga, tak jest! Znaczy no, kurde, no, pamiętam w pierwszych odcinkach byłem zły, że to B jest, a nie A. Ale teraz B już witam z otwartymi ramionami, dobra. Tylko ja w tym momencie kończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!